Hej, hej, hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Battle Station z Pacific. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy? Mianowicie ostatnio stoczyliśmy bitwę na Morzu Filipińskim, a teraz czas na boski wiatr Leyte, a więc wygląda to, że to będzie bitwa w Zatoce Leyte. Chyba to był pierwszy przypadek, kiedy Japończycy na szerszą skalę użyli ataków kamikadze, a więc samobójczych ataków lotniczych. No, zobaczymy, słuchajcie. 24 października 1944 roku. Dobrze, posłuchajmy. After their devastating losses in the Philippine Sea, Japanese carrier-borne air power is seriously reduced. However, their land-based aircraft are still a threat. To counter this, the U.S. is preparing to wrest the central Philippine island of Leyte from Japanese hands. Doing so will also cut off the flow of resources from Southeast Asia to Japan. It's a crucial operation, and the 7th Fleet has been tasked with securing the area before the troops go in. Okej, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie. Kontynuujmy. Co mamy tutaj do zrobienia? Mamy chronić lotniskowce eskortowe przed wszelkimi zagrożeniami. I nasze zadanie drugorzędne to jest zniszczyć wszystkie baterie dział nabrzeżnych. No, myślę, że to dalibyśmy może radę zrobić. Okej, w takim razie kontynuujmy. Okej, co my tu mamy? Jednostki stałe to jest tak. Krążownik klasy Atlanta. Myśliwiec F4U Cruiser. No i bombowiec nurkujący Helldiver. Tu mamy, niestety nie mam odblokowanych Avengerów, a więc samolotów torpedowych, ale spoko, myślę, że bez nich też damy radę. Ok, w takim razie kontynuujmy poziom trudności zawodowiec, no i lecimy, moi drodzy. No, zobaczymy, co tutaj Japończycy mają jeszcze do przedstawienia nam. 24 października 1944 rok, okolice Leyte. Our situation is bad. Third Fleet's gone north chasing enemy flat tops. And we're back here, trying to suppress the Japanese on our own. Incoming plane, sir. It's not a dive bomber. I don't know what it is. It's really moving, though. It's coming in at a strange angle, too. I have a bad feeling about this. Something's not right. Battle stations, now! A więc słuchajcie, kamikadze. Pierwsze spotkanie z kamikadze w Zatoce Leyte. Okej, okay, mamy tu... Dobra. Dobra, grzmocić w kamikadze. Niestety jeden z naszych lotniskowców eskortowych został zatopiony. Wow. Tam lecą. Upać. Okej. Tu mamy kolejnych. A serio, nie mam żadnych możliwości działania dodatkowymi oddziałami. Mogę tylko szykierować obroną przylotniczą tego krążownika. Tak jest, grzmocimy.
tam są. Nadlatują kolejne. Ładnie. Dobra, rozwalić ich. Nadlatują. Kurde, samoloty różnych typów. Również ciężkie myśliwce. Wow, Betty. Ale jazda. Tak jest, walimy ze wszystkiego co mamy. Tego tu zdjąć. Upać, upać, upać. Damy lekką baterię. Okej. Dobra, chyba teraz będziemy mogli tutaj troszkę podziałać więcej. Dobra, przesiedliśmy się do bombowca. Uwaga, zera. Tak jest. Nie jest łatwo. Ale słuchajcie, chcę ponieść te stanowiska obrony. Bez sensu. Dobra, spoko. Dobra. Uła. Oła, kiepsko, 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 kiepsko. Strasznie silną obronę mają japsy. Dobra. A rozwalajmy to wszystko. Aj, ciężko będzie zrobić ten cel drugorzędny. Dobra, może najpierw zniszczmy ich. Te cholerne lotnisko, co?
po prostu, a potem będziemy się martwić celem drugorzędnym. Uła! Dobra, bombsko poszło. Dobra. Dobra. Ale cały czas mam, kurde, kogoś na ogonie. Chytaj! Ach! Chciałem mi Mijajo tam zrzucić. Ta jest. Dobra. Bomba poszła. Okej, lotnisko zniszczone. Okej, teraz chyba stocznia. To będzie nasz kolejny cel. Okej. Kruzerem teraz się przelecimy. Spróbujemy wszystko poniszczyć. Jak leci. Jest pozestrzeliwać. Gnoi. No, i bardzo ładnie. Dobra. Tu mamy kolejną łódź. Patrolową. Dobra, wznieśmy się nieco bardziej. Skręćmy, bo za nami coś jest jeszcze. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało, ale... Dobra. Rozwalmy wszystko, bardzo ładnie. Dobra. Okej, zdjęte. Tu mamy fortecę do zniszczenia. Okej. Jedno uderzenie przeprowadzone. Dobra, z tej strony chyba nic temu nie zrobię. Ale dobrze, spokojnie. Nawróćmy. O, tu jeszcze coś jest. Dobra. Pod nami. No dobra, najpierw jeszcze polećmy tu. Chcę te wszystkie... Oż ty mały skurczywyku, no. Będzie do mnie, kurde, napieprzać, no. Dobra, poniszczmy to wszystko. A coś czuję, że japsy tak łatwo nie odpuszczą. Nie. Nie z tej strony. Dobra, ciężka artyleria japońska, uciszona. Tu kolejne stanowisko. Very nice. Uła. Ściągnęli mnie. Dobra, atakować tą łódź, moi drodzy. Ja się zajmę obroną sił lotniczą. No, spokojnie. Dobra, zaczynamy. Da jest.
Dobrze. Trzeba uciszyć tą artylerię przylotniczą. Japońską. Dobra, spoko. Odlećmy nieco. Dobra, nawrót. Ta jest. Okej. Dobra. Okej. Okay. Stocznia zniszczona. Znaczy baza tych kutrów torpedowych. Tam jeszcze jest jeden cel do ogarnięcia. Japoński ciężki myśliwiec zdjęty. Dobra, kolejne stanowiska obronne Japończyków tutaj są. Strasznie dużo. Swoją drogą. Dobra, tu jeszcze mamy. Okej, bierzemy się za nich. Tak jest. A tu jest łódź patrolowa. Tak jest. Tu kolejni. Dzień dobry. Nastrzeliwać te wzgórze. Bardzo miło. Okej. Okay. Robimy nawrót. O, atakujemy tego. Chodź tu. Załatwiony. Ten też. O, sporo tu roboty. Dla nas. Okej. Nie zniszczyłem jej jeszcze. Dobra, to mamy. Bardzo ładnie. Tu jest forteca. Nie wiem, czy fortecy cokolwiek zrobię z karabin maszynowych. Raczej nie. Nie, razie zróbmy kółeczko. Poczekajmy, aż się rakiety nam odnowią. Chodź tu. Dobra, straciliśmy. Jeden samolot, ale trudno. Okej, tutaj troszkę żeśmy ich poczyścili ładnie. Spoko. Zajmijmy się tymi umocnieniami. Dobra, ostatnią sobie zostawimy. Nie, to jeszcze nie jest ostatnia. Ale kurde, pełno tu tego. I dobrze poukrywane są te stanowiska. Co bardzo mocno nam utrudnia robotę. Dobra, atakujemy tą twierdzę. Nie, ze złej strony podeszłem. Japończycy byli mistrzami w budowie umocnień tak dobrze ukrytych. Dobra. Sporo tutaj rozwalamy Japończyków. Japońskich umocnień. I samoloty japońskie. Dobra, ostro w górę.
Dobra, najpierw rozwalmy te łodzie. Teraz tu. Dobra, rozwalone. Mają oni coś jeszcze? Coś wali do nas. Dobra. Wznieśmy się wysoko, aby móc zaatakować tą twierdzę. Wow, wyciągnij go. Źle to zrobiłem. Okej, to mamy stanowiska ciężkiej artylerii przylotniczej. Dobra, musimy z drugiej strony podejść. Dobra, zajmijcie się tymi myśliwcami japońskimi, które nam tu cały czas chcą towarzyszyć. Dobra, to jest stanowisko obrony przylotniczej. Palić. Dobra, trochę oberwała ta twierdza. Ach, ściągnęli mnie. Trzeba się pozbyć tych japońskich ciężkich myśliwców. A ty, kolego, dokąd? A jest. Rozwalmy dziada. Chodź tu. Okej. Dobra. Trzeba tę fortecę poniszczyć. No, tu jeszcze jakieś stanowisko ciężkiej artylerii przeciwlotniczej. Kolejne gecko lecą. Trzeba na nie uważać. Wow, sorry. Przez przypadek odpaliłem rakietę. Ale walą. Jest kolejna forteca. Dobra, spoko. W każdym bądź razie, słuchajcie, trzeba zniszczyć te dwie fortece. Bez tego nie mogę nawet marzyć o wykonaniu celu drugorzędnego. Dobra, mamy to stanowisko obrony śródniczej. I te obok też. Nie, musimy oblecieć wyspę. I tak budują te umocnienia, żeby można je było zniszczyć tylko z jednego kierunku. Patrzcie, jak to jest ukryte. Udało się to zniszczyć, ale nie było to łatwe. Niestety nasze myśliwce są troszkę powolne, mało zwrotne przez te rakiety, które są podczepione. Dobra, zajmiemy się tą twierdzą. Ale walą. Dobra, rozwalmy go. Dobra, chyba poszło. O nie! Rozbiłem się. Trudno. Tak jest, niszczyć.
O, mamy tu stanowisko ciężkiej artylerii. Bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie. No, jeszcze tego nie zniszczyliśmy. No, na to, że to nie będzie łatwa misja. Chodź tu. Dobra. Uła. Okej. Gdzieś tu jeszcze są te twierdze, które trzeba będzie poniszczyć do końca. Jedną chyba zniszczyłem. No, tu jest. Dobra, podlecimy sobie do niej z drugiej strony. Okej. Dobra, robimy nawrót. No, spokojnie. Dobra. Jeszcze się trzymie. Cholerstwo. Dobra, na razie poatakujmy te kutry. Łodzie patrolowe. Ta jest. Tamten bardzo blisko podpłynął naszych lotniskowców. Dobra, zdjęty. Dobra, tylko spokojnie. Niech nasi pozostali koledzy zajmą się tymi cholernymi samolotami. No była tu ta twierdza, nie? Dobra. Chodźmy. Dobra, rozniesiona. Teraz możemy się w końcu chyba skupić na tych stoczniach. Mam nadzieję, że to już więcej umocnień nie ma. Walisz. Ja też. Dobra. Mamy to. Dobra, i za chwilkę nawrót. I atakujemy stocznię. Dobra, rozwalona. Uwaga na te samoloty. Chodź tu. Dobra, mamy ich. Okej, bierzemy się za ostatnią stocznię. Jeszcze tego tu. Dobra. No, nie do końca to wyszło tak jak miało. Okej. Dobra. Trochę pouszkadzaliśmy tą stocznię. Ale to jeszcze nie koniec. Dobra. Koledzy, zaatakować te gecko. Walon. Ech. Dobra. Z karabinu maszynowych nie ma sensu walić.
do tych umocnień, znaczy do tej stoczni. Ostatni gecko gdzieś tu jest. To są dwusilnikowe ciężkie japońskie myśliwce. Więc mimo wszystko... Wow! Dobra. Bez sensu. Spieprzyłem to. Dobra. Zaatakujmy. I zniszczmy w końcu tą stocznię. Dobra. Rozwalona. Bardzo ładnie. Dobra. Co my jeszcze mamy? O, żeż ty w mordę. Yamato. Dobra. To jest Musashi, a nie Yamato. Dobra, atakujemy dziada. Słuchajcie, to może nie być łatwa sprawa. No bo nadlatują gecko. Nie podoba mi się to. Dobra, strzelcy odpowiadają. Podchodzę do ataku na Musashi. A więc okręt pancernik bliźniaczy do Yamato. O ty kurna! Ech. Ściągają naszych. Dobra. Na szczęście mamy osłonę. Wiecie co? Przydałoby się na pewno zaatakować ten niszczyciel, co? Dobra, wyrównać. Dobra, poszła. Coś czuję, że ten niszczyciel jest celem ukrytym. Tak coś mi się zdaje. Dostał. Dobra. Zatopmy najpierw ten niszczyciel, później będziemy się martwić Musashi. Poszła. Dobra. Spoko. Poszła. Okej. Oberwał. Pytanie tylko, czy my to teraz przeżyjemy. Dobra, atakujemy znowu. Poszła. Dostał. Ale no cóż, na razie efektów jako takich nie ma. Chcę mi się schować tutaj za wyspą. Przed tym ostrzałem. Ale ładnie oberwał. Ładnie oberwał. To mnie bardzo cieszy. Zrobimy sobie kółeczko. Do tego czasu powinniśmy już mieć naładowane torpedy. Dobra, wyskoczmy zza tej wyspy na typa. Chodź tu. Dobra, nasi zrzucają torpedy. Ach, ściągnęli mnie. Tego też. Dobra, plan taki sam. Schować za tą cholerną wyspą. Ale grzmocą. Słuchajcie, pancernik klasy Yamato, a więc Yamato oraz Musashi miały po... No, słuchajcie, ponad 100 stanowisk przeciwlotniczych. Tylko, że na... Tylko, że Yamato był atakowany przez 400 samolotów. Bombowych oraz torpedowych. Tak?
Dostał. Pali się. Idzie na dno, Musashi. It was a close call though. The third fleet better have a good reason for not being here for this one. This should have been their fight. Okej, bardzo ładnie. No, słuchajcie, Musashi tonie. No więc bliźniak Yamato. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wyszło. No, misja ciekawa. Chociaż znowu, słuchajcie, brakowało mi tutaj dowodzenia flotą. Kilkoma okrętami na raz. Jakoś tak tego tu jak na razie mało w tej kampanii, ale no na razie jesteśmy gdzieś tam mniej więcej w połowie. Tak więc spokojnie. Okej, moi drodzy, a więc poszło nam bardzo, bardzo ładnie. Słuchajcie, udało nam się zatopić Musashi. Ale nie wiem dlaczego srebro zaledwie. Czego nie wykonaliśmy? Jak to nie zniszczyłem wszystkich baterii dział? Bo wszystkie padły, moim zdaniem. A, ukrytym celem było zniszczenie wszystkich fortec. No cóż, trudno. Okej, słuchajcie, coś tu jeszcze mamy. Odblokowaliśmy... O, masz do dyspozycji nalot w bitwie koło przylądka Engano. Możesz wykorzystać bombowce. Bardzo ładnie. Okej, dobra, spoko. 15 samolotów zniszczyliśmy przy użyciu krążownika. Okej, słuchajcie, następnym zadaniem, jakim się zajmiemy, no to będzie, słuchajcie, bitwa o przylądek Engano. No i, słuchajcie, no, jeśli dobrze liczę, jeśli ta kampania ma tyle samo co japońska, no to zostało nam jeszcze 5 misji. 5 misji, ta będzie 10, 11, 12, 13, 14. O, chyba, słuchajcie, teraz nadeszła pora na Yamato, z tego co tu widzę. Ale, a nie, przepraszam. To może być jak... Nie, to jest amerykański pancernik. Dobrze. Ale słuchajcie, tym już się zajmiemy w następnym odcineczku. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć i czołem. Ciao. Do następnego.